Nieprzerwana społeczność z Bogiem mimo grzeszenia. Tutaj podzielę się efektami rozmowy z pewnym wierzącym, który był kapelanem w wojsku i w tamtym czasie uczęszczał do silnie kalwińskiego seminarium. Wszyscy jego profesorowie twierdzili, że jeśli ktoś jest prawdziwym chrześcijaninem, to nie może nieustannie grzeszyć. Powszechnym przykładem tego poglądu było to, że w cudzysłowie prawdziwy chrześcijanin nie może być praktykującym grzesznikiem przeciwko obyczajności, nie może być praktykującym homoseksualistą, byli szczególnie zafiksowani na homoseksualizm. Kiedy ten znajomy miał okazję, wskazywał, że chrześcijanin może popełnić i praktykować każdy grzech. Nasza grzeszna aktywność nie decyduje o tym, czy mamy życie wieczne. Nasze grzechy wpływają na naszą społeczność z Panem Bogiem. Oczywiście został uznany za mniej lub bardziej heretyka za mówienie takich rzeczy. Tak powiedział. Oczywiście zostałem uznany za mniej lub bardziej heretyka za mówienie takich rzeczy. I tutaj miał takie doświadczenie, że w niedawnej rozmowie ze swoim znajomym aktualnym zdał sobie sprawę, że nie był wystarczająco w cudzysłowie heretycki. Powinien był być jeszcze bardziej wyrazisty i stanowczy. I ten znajomy i on rozmawiali o pierwszym liście Jana, pierwszy rozdział, 9 werset. Apostoł Jan mówi tam wierzącym, do których pisze, że jeśli chodzą w światłości, są w społeczności z Panem. Chodzenie w światłości wiąże się z otwartością na to, co mówi Słowo Boże. Słowo Boże rzuci światło na nasze grzechy i uświadomi nam je. Kiedy tak się stanie, mamy wyznać te grzechy. Gdy to uczynimy, Chrystus przebaczy nam wszystkie nasze grzechy, także te, których nie jesteśmy świadomi. Nowy, młody, wierzący jest prawdopodobnie nieświadomy większości swoich grzechów. Z definicji jest on cielesnym, wierzącym i niemowlęciem w Chrystusie, o czym mówi 1 Koryntian 3:1. Może to obejmować wszystkie grzechy, w tym również grzechy obyczajowe i seksualne. Wielu młodych ludzi nie zdaje sobie sprawy, że utrzymywanie stosunków seksualnych poza małżeństwem, nawet jeśli są to stosunki seksualne między mężczyzną a kobietą, jest grzechem. Obecna kultura naszego narodu akceptuje i pochwala takie czyny i kiedy ludzie dochodzą do wiary, nie od razu rozumieją, że takie rzeczy są grzeszne. A co z innymi krajami? Co ludzie w różnych krajach afrykańskich, europejskich lub azjatyckich lub Amerykach myślą o takich praktykach albo w Australii? Ilu z nich przychodzi do wiary w Chrystusa i musi się jeszcze wiele nauczyć o biblijnej moralności? W tej rozmowie z przyjacielem były podane przykłady par i jedna z par, która uczęszczała do kościoła, w którym pastorem był jeden ze wspólnych znajomych tego mojego przyjaciela i tego jego rozmówcy. Para ta przyszła do kościoła jako niewierzący. Nie byli małżeństwem i mieszkali razem. Usłyszeli Ewangelię o życiu wiecznym przez samą wiarę i uwierzyli. Byli pełni radości z powodu nowego życia w Chrystusie, jakie stało się ich udziałem i byli wiernymi i aktywnymi członkami kościoła. Jakkolwiek dziwnie może to zabrzmieć dla niektórych z nas, dopiero gdy byli wierzącymi od prawie roku, zobaczyli w Piśmie Świętym, że wspólne życie poza małżeństwem jest grzeszne. Kiedy światło Słowa Bożego im to objawiło, wyznali ten grzech i udali się do pastora z pytaniem, co powinni zrobić. Pastor powiedział im, że albo muszą się pobrać, albo zakończyć swój związek seksualny. Chętnie zgodzili się wziąć ślub, aby zadowolić Pana Jezusa Chrystusa. Ponieważ uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa, aby mieć życie wieczne, w ciągu tych 9 miesięcy narodzili się na nowo,
cały czas byli także w społeczności z Panem, mimo że żyli w grzechu, trwałym, ustawicznym grzechu. Ponieważ to bardzo ważne, to powtórzę. Pastor powiedział im, że albo muszą się pobrać, albo zakończyć swój związek seksualny. Chętnie zgodzili się wziąć ślub, aby zadowolić Pana Jezusa Chrystusa. A ponieważ uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa, aby mieć życie wieczne, w ciągu tych 9 miesięcy, od chwili, gdy narodzili się na nowo na początku tych 9 miesięcy, cały czas byli także w społeczności z Panem, mimo że żyli w niewyznawanym grzechu wszeteczeństwa, żyjąc w pozamałżeńskim, cudzołożnym i rozpustnym związku. Nie byli świadomi swojego grzechu, nie mogli i nie wyznawali go, dopóki nie stali się go świadomi. Takie stwierdzenie zmiażdżyłoby kalwińskich profesorów i kolegów z seminarium tego mojego znajomego. Taka dyskusja pokazuje, jak bardzo niedorzeczna i bezwartościowa jest kalwińska doktryna o wytrwałości świętych. Pogląd, że każdy, w cudzysłowie prawdziwy chrześcijanin, będzie nadal czynił dobre uczynki i nigdy nie popełni, w cudzysłowie, wielkich grzechów, jest głęboko fałszywy, destrukcyjny i oszukańczy. Biblia pokazuje, że chrześcijanie są zdolni do każdego grzechu. Wierzący, zwłaszcza nowi, często nie są świadomi grzechu w swoim życiu. Różne wpływy kulturowe prowadzą do różnych poglądów na takie sprawy. Otwarcie się na światło Słowa Bożego również będzie się różnić w zależności od wierzącego. Nawet w najbardziej biblijnie uświadomionych obszarach Ameryki może minąć prawie rok w wierze, zanim chrześcijaninowi zostanie pokazane, że seks pozamałżeński jest grzechem. W szkole często pytano tego mojego znajomego, czy chcesz mi powiedzieć, że praktykujący homoseksualista może być chrześcijaninem? Myśleli, że ten kolega mój zwariował, gdy odpowiadał, oczywiście, że tak, oczywiście, że może. Ten mój znajomy żałuje, że nie dodał, dopóki nie jest świadomy, że to grzech, to nie ma nawet przerwanej społeczności z Bogiem. Kiedy staje się tego świadomy, musi wyznać ten grzech, aby utrzymać tę społeczność z Bogiem. Niezależnie od tego, czy się przyzna, czy nie, jego aktywność seksualna nie wpływa na dar życia wiecznego i trwałość nieutracalnego zbawienia. To prawdopodobnie doprowadziłoby do wyrzucenia tego mojego znajomego z tej kalwińskiej uczelni. Dlatego trzymaj się Słowa Bożego, a nie ludzkich zabobonów, przesądów i tradycji, bo zabobony, tradycje i przesądy niestety przenikają głęboko świat chrześcijańskich wyznawców, zwłaszcza jeśli próbuje się z nich zrobić coś ważniejszego niż Słowo Boże, które żyje i trwa. I nie wolno do niego nic dodawać.